Na naszym drugim wykładzie ze mną dzisiaj będziemy omawiać problematykę rozwoju gospodarczego. I generalnie rozwój gospodarczy to jest rzecz relatywnie nowa w historii ludzkości. O tym, kiedy się pojawiła dokładnie, to jeszcze będziemy mówić pod koniec wykładu, ale przez większą część historii człowieka, którą jesteśmy w stanie prześledzić dzięki źródłom archeologicznym czy historycznym, to poziom życia ludzi gwałtownie i trwale się nie poprawiał. Raczej warunki życia, które ludzie mieli 1000, 2000, 3000 lat temu, niezależnie na który kontynent popatrzymy, określilibyśmy jako bieda. I to raczej właśnie ta bieda była stanem domyślnym i niewielu sobie wyobrażało, że jakiś rozwój gospodarczy wielkoskalowy może wystąpić. Nawet pierwsi ekonomiści klasyczni jak Adam Smith czy David Ricardo, którzy byli świadkami początków rewolucji przemysłowej i właśnie wielkoskalowego rozwoju gospodarczego, nie zdawali sobie sprawy z tego, co obserwują i uważali, że gospodarka jest blisko jakiegoś maksymalnego pułapu dochodu, który można sobie wyobrazić. I teoria rozwoju gospodarczego powstała już długo po tym, jak ludzkość mogła cieszyć się z owoców tego rozwoju. Niemniej jednak jesteśmy w stanie wskazać kilka czynników, które sprawiają, że rozwój gospodarczy jest możliwy, czy mówiąc inaczej, to, że ludzie mają do dyspozycji więcej dóbr i usług, dóbr lepszej jakości, dóbr takich, o których nie myśleli wcześniej, niż kiedyś. Jeśli sobie mielibyśmy te czynniki rozwoju gospodarczego wymienić, to możemy przede wszystkim wskazać to, co pierwsze do głowy przychodzi, na to, że mamy więcej zasobów, które możemy używać w ramach naszych produktywnych działań. Jeśli mamy rozwój demograficzny, jeśli przybywa liczba, jeśli liczba mieszkańców wzrasta, to mamy więcej zasobów czynnika pracy. No i oczywiście więcej zatrudnionych usług danego czynnika produkcji powoduje, że produkt finalny rośnie. To samo możemy powiedzieć o wzroście dostępności wszelkiego rodzaju zasobów naturalnych. Tak, jeśli odkrywamy nowe złoża rudy żelaza, ropy naftowej, niklu czy jakiegokolwiek innego pierwiastka, który ludzie są w stanie przekształcić w jakieś cenne dobra konsumpcyjne bądź dobra kapitałowe, które pomagają w tworzeniu dóbr konsumpcyjnych, to wtedy mamy oczywiście do czynienia z rozwojem gospodarczym. Z tym, że taka droga przez proste zwiększanie zasobów kończy się dość szybko, bo zgodnie z prawem malejących przychodów, dodawanie tylko jednostek jednego czynnika produkcji do całego procesu produkcyjnego sprawia, że krańcowe przychody z dodawania tego czynnika w końcu zaczną maleć, osiągną pewne maksimum i więcej już nie osiągniemy, dodając tylko tego jednego czynnika. Dlatego to wyjaśnienie wzrostu zasobów nie wystarcza nam do tego, żeby zrozumieć, skąd się rozwój gospodarczy wziął. Do tego musimy znaleźć kolejne czynniki tego rozwoju gospodarczego. I takim ważnym czynnikiem, który właśnie zauważyli już ekonomiści klasyczni, jest kwestia podziału pracy, czyli tego, że ludzie specjalizują się w pewnych wąskich czynnościach i sprzedają swoje usługi właśnie w tych wąskich czynnościach, a zamiast tego wszelkie dobra i usługi, które są im potrzebne do życia, kupują na rynku, bo ktoś inny specjalizuje się właśnie w ich wytwarzaniu. Tak? Ludzie dzisiaj nie wytwarzają w dużej mierze dla siebie jedzenia, ubrań, nie budują sobie domów, jak to było jeszcze kilka tysięcy lat temu, a często i kilkaset, tylko
specjalizują się w konkretnej czynności, jak pisanie artykułów ekonomicznych czy robienie wykładów na temat ekonomii, i dzięki temu mogą zarabiać na tyle, żeby kupować inne dobra i usługi, których w życiu potrzebują. I jakby pogłębianie podziału pracy, czyli sprawianie, że ludzie mogą specjalizować się w coraz mniejszych czynnościach, powoduje, choć może nie wydawać się to intuicyjne, że krańcowy, całkowity produkt społeczeństwa rośnie. O tym mówi słynne prawo przewagi komparatywnej, czy jak nazywał je Ludwig von Mises, prawo asocjacji Davida Ricardo. Adam Smith zauważył, że jeśli ludzie specjalizują się w tym, w czym są najlepsi, to wtedy to oczywiście zwiększa całkowitą produkcję. Jeśli sobie wyobrazimy, że przykładowo Jan jest świetny w uprawie pszenicy, a Wojciech jest świetny w uprawie winorośli, no to ma sens, żeby Jan nie uprawiał zarówno pszenicy, jak i winorośli, i tak samo Wojciech, tylko żeby podzielili się tymi czynnościami. Ten, który jest lepszy w produkcji pszenicy, żeby zajmował się produkcją pszenicy, a ten, który jest lepszy w produkcji wina, zajmował się produkcją wina. Ale, jak zauważył Ricardo, to prawo można jeszcze zastosować dalej. To znaczy, że nawet jeśli jedna osoba jest bardziej produktywna w zasadzie we wszystkich czynnościach, to cały czas opłaca jej się współpracować z tymi mniej produktywnymi, bo całkowity produkt społeczeństwa może wzrosnąć. Znaczy, nawet jeśli Cristiano Ronaldo byłby świetnym ogrodnikiem, to dalej opłaca mu się skoncentrować na tym, żeby grać w piłkę nożną, trenować i tak jakby cieszyć ludzi i przez to dostawać wysokie kontrakty od klubów piłkarskich, niż tracić czas na zajmowanie się ogrodem. Bardziej opłaca mu się wynająć ogrodnika, nawet jeśli ten ogrodnik nie jest tak dobry w przycinaniu krzewów, jak jest Cristiano Ronaldo. Dzięki temu całkowity produkt społeczeństwa może wzrosnąć i to można nawet ładnie matematycznie pokazać na różnych eksplikacjach właśnie prawa przewagi komparatywnej, które można znaleźć praktycznie w każdym podręczniku do handlu międzynarodowego. A w ogóle Mises zauważył, że to prawo jest na tyle fundamentalne, że nawet prawem asocjacji, ponieważ ono jakby wyjaśnia, dlaczego ludzie organizują się w społeczeństwach, pewne wielkoskalowe, dobrowolne systemy współpracy. Zauważają, że współpraca społeczna jest dla nich bardziej korzystna niż pozostawanie w izolacji i produkcja tylko i wyłącznie dla siebie. Jest to kolejny ważny czynnik, którego trudno znaleźć jakieś granice, jakby cały czas wymyślane są nowe sposoby podziału pracy, na przykład kiedy powstają nowe firmy, to często tam tworzone są funkcje, o których wcześniej nie myślano, że w ogóle istnieją i są potrzebne. Dlatego też jest to taki czynnik rozwoju gospodarczego, który być może nigdy nie wygaśnie i on już jakby mówi nam dużo więcej o tym, skąd rozwój gospodarczy się bierze. Dodatkowo za taki czynnik rozwoju gospodarczego można oczywiście wskazać nowe technologie czy nowe sposoby produkcji. Jeśli ludzka wiedza na temat tego, jak działa świat fizyczny, rośnie, to możemy, używając tych samych zasobów materialnie, tworzyć więcej produktu końcowego. Tak, kiedy ludzie dowiedzieli się, że można wykorzystywać ropę naftową na przykład do napędzania silników spalinowych, to okazało się, że możliwa jest produkcja znacznie większej ilości dóbr niż wcześniej. I każda nowe odkrycie technologiczne jest potencjalnie czymś, co sprawia, że usługa czynnika produkcji będzie wykorzystana jeszcze lepiej i będzie przynosiła jeszcze większe krańcowe przychody z zastosowania. Takim czynnikiem rozwoju, który możemy mieć jakiś kolejny, który jest już powiedzmy mniej intuicyjny, raczej jest ściśle
austriacki przy takiej prostej wyliczance tych czynników, to byłby wzrost oszczędności i pogłębienie struktury kapitałowej. Jak już wspominaliśmy na wykładzie o kapitale i stopie procentowej, to właśnie suma oszczędności i stopa procentowa determinują, jak bardzo kapitałochłonna może być struktura produkcji, jak bardzo okrężne metody produkcji przedsiębiorcy będą w stanie zastosować, żeby jednocześnie tworzyć dobra konsumpcyjne, których chcą konsumenci, i przygotowywać dobra na kolejne okresy, które dopiero w przyszłości staną się dobrami konsumpcyjnymi. I jeśli ludzie zaczną więcej oszczędzać, jeśli spadną ich preferencje czasowe i większą część swojego dochodu będą przeznaczać na wydatki inwestycyjne, a mniejszą na wydatki konsumpcyjne, to doprowadzi to do rozwoju gospodarczego. Jak to się stanie? Więc w pierwszym kroku mamy spadek popytu na dobra konsumpcyjne. Tak, ludzie większą część swojego dochodu przeznaczają na inwestycje, tak? Tutaj możemy właśnie powiedzieć, że użyją na przykład rynków finansowych do tego, żeby te swoje oszczędności przekazać przedsiębiorcom, więc kupią jakieś akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje korporacyjne, czy założą lokatę w banku i tym samym wydadzą mniej na dobra konsumpcyjne. To sprawi, że inwestycje na tych etapach produkcji, które są blisko konsumpcji, staną się mniej zyskowne. Skoro spada popyt na dobra konsumpcyjne, to cena tych dóbr konsumpcyjnych będzie maleć. To będzie sprawiało, że przedsiębiorcy, którzy inwestują blisko sektora dóbr konsumpcyjnych, właśnie powiedzmy na przykład w jakimś handlu, będą ponosić straty. Ale jednocześnie to nie oznacza ogólnej depresji gospodarczej, ponieważ wraz ze wzrostem oszczędności i spadkiem stopy procentowej okazuje się, że bardziej zyskowne stają się inwestycje oddalone od konsumpcji. Jeśli rosną oszczędności, spada społeczna preferencja czasowa, to jednocześnie maleje pieniężna stopa procentowa. To sprawia, że wartość netto bieżąca tych wszystkich procesów produkcyjnych, które są bardzo oddalone w przyszłości, rośnie. Jeśli mieliście kiedyś do czynienia z finansami, to używa się tam takiego konstruktu jak wartość bieżąca netto, kiedy liczy się przyszłe przepływy pieniężne z jakiejś inwestycji. I te przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane przez stopę procentową. I jakby na prostej matematycznej zasadzie, im niższa stopa procentowa, przez którą dyskontujemy te przyszłe przepływy pieniężne, tym wyższa bieżąca wartość netto. Więc okazuje się, że dzięki spadkowi stopy procentowej inwestycje, które dotychczas wydawały się nieopłacalne, bardzo oddalone od konsumpcji, stają się bardziej zyskowne. Dlatego też, chociaż przedsiębiorcy ponoszą straty w sektorach blisko dóbr konsumpcyjnych, to oni jakby nie wycofują się z gospodarki, tylko zaczynają przenosić swoje zasoby w bardziej odległe etapy dóbr kapitałowych. I to oczywiście jakby, jeśli mamy do czynienia z rozwojem rynków finansowych, to można to łatwo czynić, na przykład właśnie kupując obligacje czy akcje przedsiębiorstw działających na różnych etapach produkcji. A jednocześnie, jeśli spadły ceny dóbr konsumpcyjnych, to oznacza, że dotychczasowe płace w gospodarce realnie wzrosły. Tak, jeśli spadają ceny dóbr konsumpcyjnych, to okazuje się, że przy tej samej płacy, którą mieliśmy dotychczas, możemy kupić więcej tych dóbr konsumpcyjnych niż wcześniej. To z kolei sprawia, że praca staje się relatywnie droższa względem usług dóbr kapitałowych i następuje tak zwany efekt Ricarda, czyli właśnie przesunięcie w stronę dóbr kapitałowych względem pracy. Tak jakby bardziej opłaca się inwestować
w dobra kapitałowe oszczędzające pracę poniekąd, ponieważ właśnie ta praca stała się relatywnie droższa. Dlatego też jakby to jest kolejny powód, dla którego przedsiębiorcy inwestują więcej w wytwarzanie nowych dóbr kapitałowych, przez co jakby ta struktura produkcji staje się bardziej kapitałochłonna i w mniejszy sposób zaangażowana w produkcję dóbr konsumpcyjnych, które mają się pojawić w najbliższym okresie. I oczywiście tutaj znowu dochodzi do arbitrażu pomiędzy przedsiębiorcami, do wyrównywania się stóp zwrotu na poszczególnych etapach produkcji. W końcu jakby tak dużo kapitału odpłynie z tych etapów blisko konsumpcji, że one znowu staną się zyskowne i powstanie nowa, bardziej kapitałochłonna struktura produkcji. Tutaj znowu schemat z książki Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne Jesusa Huerty de Soto. I te czarną linią zaznaczone etapy produkcji to jest to, co omawialiśmy na poprzednim wykładzie o kapitale. Mieliśmy strukturę produkcji pięcioetapową i mieliśmy wydatki konsumpcyjne, które wtedy wynosiły 100. Co się stanie, jeśli te wydatki konsumpcyjne wyraźnie spadną? No, wtedy powstanie struktura produkcji, którą pokazują te szare prostokąty. I widzimy tak, że tutaj wydatki konsumpcyjne się zmniejszyły, przez co niemożliwe jest jakby wydawanie tyle na kolejnych etapach. To oznaczałoby ponoszenie strat przez kapitalistów na tych etapach, więc tutaj pieniądze są stąd wycofywane i są inwestowane w etapy, które wcześniej nie istniały, przez co koniec końców otrzymujemy strukturę produkcji, która ma więcej etapów. Tak więc mamy pierwszy efekt, pogłębienie struktury dóbr kapitałowych, dodanie nowych etapów. Ponadto etapy oddalone od konsumpcji zostały poszerzone. Jest drugi efekt, poszerzenie tych bardzo odległych od konsumpcji etapów kapitałowych. Jest jakby kolejny efekt świadczący o tym, że struktura produkcji jest bardziej kapitałochłonna. No i w końcu mamy względne zwężenie etapów dóbr kapitałowych, które są najbliżej konsumpcji. Tak? Tutaj etap drugi i etap trzeci zostały zwężone. To oznacza, że jakby tam jest mniej pieniędzy wydawanych, ale jednocześnie to nie oznacza, że ludzie mają do dyspozycji mniej dóbr konsumpcyjnych. Bo dzięki temu, że powstają nowe dobra kapitałowe na etapie siódmym i szóstym, to kiedy te nowe dobra kapitałowe zostaną zaprzęgnięte do produkcji w kolejnych etapach, kiedy ta nowa struktura produkcji już jakby osiągnie dojrzałość i te wszystkie stopy zwrotu na różnych etapach się wyrównają, to będzie oznaczało, że mamy do dyspozycji więcej dóbr kapitałowych, dzięki czemu podaż dóbr konsumpcyjnych wkrótce zacznie wyraźnie rosnąć. Tak więc jakby to nie jest tak, że ludzie robią sobie krzywdę oszczędzając i zmniejszając wydatki konsumpcyjne, że jakoś budują huty i fabryki i z jakiegoś dziwnego fetyszu, żeby je budować, tylko to oznacza, że dzięki temu w przyszłości pojawią się nowe dobra konsumpcyjne, które nie były możliwe bez istnienia tego etapu szóstego i siódmego, albo tych dóbr konsumpcyjnych pojawi się więcej dzięki temu, że jakby ludzka praca będzie uzbrojona więcej dóbr kapitałowych, przez co tak jak nasza produktywność rośnie dzięki zastosowaniu drabiny do zbierania owoców, to tak samo wzrośnie produktywność robotników dzięki innym nowym wyspecjalizowanym maszynom, które powstaną w toku tych inwestycji. No i znowu jakby przypominam, że jest to pewien uproszczony schemat, dalej z tymi szeregiem arbitralnych założeń. No i oczywiście w gospodarce rynkowej najczęściej nie dochodzi do aż tak gwałtownych spadków wydatków konsumpcyjnych, jakie tutaj na tym wykresie na przykład o 20% wydatki konsumpcyjne maleją. Te zmiany są często dużo niższe, więc te spadki bieżącej konsumpcji
nie są często aż tak zauważalne i cały proces jest mniej gwałtowny. Natomiast cały proces właśnie rozwoju gospodarczego możemy sobie wyobrazić jako proces dodawania nowych etapów produkcji dóbr kapitałowych, dzięki czemu możemy cieszyć się coraz większą dostępnością wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych. I to jakby tyle było o teorii rozwoju gospodarczego, a jeszcze powiedzmy co nieco o praktyce tego rozwoju gospodarczego. I to wszystko, o czym tutaj mówiłem, czyli te pogłębienie podziału pracy, czy bardziej kapitałochłonna struktura produkcji, to jest możliwe dzięki temu, że działają przedsiębiorcy, którzy wdrażają wszelkiego rodzaju innowacje, czy to dotyczące produktów, technologii produkcji, organizacji pracy, komunikacji z klientami. Jakby to wszystko, o czym tutaj mówimy, jest zawsze ucieleśnione poprzez przedsiębiorcze innowacje realizowane przez konkretne firmy. I historycy gospodarki, ekonomiści zaczęli zastanawiać, jakie czynniki takie instytucjonalne sprawiają, że nagromadzenie tych przedsiębiorczych innowacji będzie odpowiednio wysokie. I takie najczęściej pojawiające się odpowiedzi na to pytanie to jest na przykład, że mamy stabilne prawa własności, tak, że jeśli zawieramy kontrakty, to możemy być relatywnie pewni, że jeśli druga strona tego kontraktu nie dotrzyma, to będziemy w stanie dochodzić swoich roszczeń i te roszczenia zostaną uznane. Jeśli mamy taki reżim, w którym prawa własności są stabilne, to taki reżim bardziej sprzyja nagromadzeniu przedsiębiorczych innowacji, niż sytuacja, w której mamy do czynienia z jakąś reżimową niepewnością, która sprawia, że nasze prawo własności są niepewne i możemy spodziewać się tego, że na przykład nasza fabryka zostanie nagle skonfiskowana albo zostanie obłożeni jakimś nadmiarowym podatkiem od osiągania zysków, czyli od tego, że dobrze przysłużyliśmy się konsumentom. Jeśli na rynku nie ma jakichś monopolii, tylko mamy do czynienia z łatwością wchodzenia i wychodzenia z tego rynku, no to też jakby sprawia, że przedsiębiorcy bardziej chętnie będą inwestować, eksperymentować z nowymi rozwiązaniami. Część z nich oczywiście okaże się nietrafna, jak to bywa w działalności przedsiębiorczej, zakończy się stratami, ale to sprawia, że część z tych eksperymentów przeżyje i zrewolucjonizuje sposób, w jaki produkujemy. Jeśli ogólnie istnieje swoboda zawierania kontraktów, które później nasz stabilny system praw własności egzekwuje, jeśli możliwe są jakieś nowe kontrakty, które wcześniej nie były przewidziane w prawie, to jakby jak najbardziej też sprzyja nagromadzeniu tych innowacji przedsiębiorczych, czy można też powiedzieć, że rozwój rynków finansowych jest także czymś, co ułatwia mobilizowanie oszczędności społeczeństwa do tego, żeby one skutecznie trafiały w ręce przedsiębiorców i do tego, żeby były ucieleśniane właśnie w przedsiębiorczych innowacjach, ale o tym jeszcze będzie na osobnym wykładzie o roli giełdy i rynków finansowych, ale jakby no te wszystkie elementy są wskazywane jako takie instytucjonalne czynniki, które sprawiają, że rozwój jest możliwy. Aczkolwiek pojawia się kwestia, czy rzeczywiście one są w stanie wyjaśnić rzeczywistą historię gospodarczą, która nam się jawi ze źródeł, do których mamy dostęp. Tutaj jest ten wykres z kolei pochodzi z naszego podręcznika do podstaw przedsiębiorczości, z wolnej przedsiębiorczości. I generalnie na ile historycy gospodarki są w stanie zrekonstruować to, jak wysoki był dochód na osobę w różnych gospodarkach starożytności, średniowiecza czy wczesnych czasów nowożytnych, to generalnie są takie momenty, kiedy sytuacja gospodarcza się poprawia. I na przykład mówi się, że
w starożytnym Rzymie, w okresie powiedzmy wczesnego pryncypatu, jakby ten Pax Romana sprawił, że podział pracy wcześniej międzynarodowy, później wewnątrz Imperium Romanom na tyle się poprawił i na tyle dobrze były te prawa własności egzekwowane, że dochód na osobę wzrósł mniej więcej dwukrotnie. Ale jakby to było tyle. On wzrósł dwukrotnie i przestał rosnąć dalej, po czym oczywiście pojawił się kryzys cesarstwa i najazdy barbarzyńców, etc. I dochód na głowę wyraźnie spadł. I później ten dochód jakby od czasu do czasu dobijał do tego poziomu, powiedzmy, z czasów tej dynastii julijsko-klaudyjskiej, ale on jakoś nigdy szczególnie tego poziomu nie przekraczał. Natomiast gdzieś około roku 1780-1800 okazało się, że w Wielkiej Brytanii dochód na głowę nie tylko wzrósł dwukrotnie, ale zaczął podwajać się systematycznie co kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. I jeśli mamy na tej osi właśnie dochód na osobę, to on wzrósł do czasów współczesnych takiej Wielkiej Brytanii kilkunasto bądź kilkudziesięciokrotnie, tak? Czyli coś, czego wcześniej w historii nie było. I ten jakby ta eksplozja dobrobytu pojawiła się właśnie najpierw w Wielkiej Brytanii, później w Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej, a obecnie widzimy, że na szczęście ten sam mechanizm pojawia się prawie że na całym świecie i jakby w wielu krajach widać, że można trwale, regularnie ten dochód powiększać. Ale jeśli zastanowimy się nad tym, co w zasadzie się stało takiego około tego przełomu XVIII-XIX wieku, że nagle mieliśmy do czynienia z takim fenomenalnym rozwojem gospodarczym, no to pytanie staje się dość trudne, bo te wszystkie czynniki rozwoju gospodarczego, które wymienialiśmy wcześniej, jakieś tam stabilne prawa własności, swoboda zawierania kontraktów, swoboda wejścia, wyjścia na rynek, to generalnie istniało w Europie Zachodniej, czy długo też w Chinach, przez stulecia. I takiego rozwoju dobrobytu nie mieliśmy, więc wydaje się, że te instytucje pewnie są ważne do tego, żeby rozwój zapewnić, ale nie są czynnikiem wystarczającym do tego, żeby taka eksplozja rozwoju wystąpiła, że jakby są czynnikiem koniecznym, ale nie wystarczającym. Historycy gospodarki podawali szereg innych partykularnych dla właśnie Wielkiej Brytanii powodów, dla których rzekomo Wielka Brytania zaczęła się tak nagle szybko rozwijać. I tutaj na przykład było, że to z powodu wyzysku kolonialnego. Ale jeśli zaczniemy liczyć, jakie dochody rzeczywiście kolonie mogły Wielkiej Brytanii przynosić, jakby jak dużo bogactwa było zakumulowanego w tych koloniach, ile dało się go zrabować, to okaże się, że wzrost dochodu Wielkiej Brytanii był wielokrotnie większy niż to, jaki majątek istniał w tych krajach kolonialnych. I tak samo odwoływanie się do innych jakichś takich materialnych czynników typu dostępność węgla, rozwój handlu zagranicznego jako takiego, etc. jest wysoce niewystarczający do tego, żeby wytłumaczyć takie podwajanie się dochodu co kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. To może tłumaczyć jakieś niewielkie części tego wzrostu, ale nie taki stały i skumulowany wzrost przez dekady. I nie wiem, czy istnieje jakieś pełna odpowiedź na to pytanie, co takiego się w tej Wielkiej Brytanii wydarzyło, ale właśnie w książce Deirdre McCloskey Burżuazyjna godność, ta autorka stawia taką tezę, że tutaj kluczem do zrozumienia tej unikatowości Wielkiej Brytanii są kwestie raczej kulturowe, aniżeli właśnie materialne czy instytucjonalne, że najpierw w Niderlandach, a później w Wielkiej Brytanii w XVII-XVIII wieku pojawiło się coś absolutnie nowego, mianowicie
przedsiębiorcy, czy jak ona to nazywa, burżuanie, trzeba by powiedzieć po polsku, bo burżua nie ma dobrego tłumaczenia na język polski, jest tylko jakby obraźliwe burżuj. Więc ci burżuanie, przedsiębiorcy zostali obdarzeni godnością, jak mówiąc inaczej. Wcześniej w społeczeństwach bywali doceniani święci, wojownicy, sławni królowie, jacyś mędrcy, ale nie ci, którzy pomnażają z dnia na dzień dochód. A wedle analizy tekstów literackich, czy ogólnie tekstów kultury, którą czyni McCloskey, to nagle w tym XVII-XVIII wieku zaczęło się to zmieniać i osoby przedsiębiorcze, wdrażające innowacje, bogacące się, zaczęły być stawiane na piedestale społecznym. I jakby w tym widzi jakiś taki główny motor napędowy, że już jakby nie trzeba było się wstydzić tego, że ktoś jest przedsiębiorcą, próbuje opracować nowe metody produkcji, próbuje jakby myśleć poza schematem manufaktur, gildii i cech, tylko tworzyć jakieś manufaktury i fabryki, które będą działały w zupełnie inny sposób. I to w połączeniu generalnie z liberalnymi ideami, które zapewniły właśnie swobodę wyboru zawodu, zawierania kontraktów, o których mówiliśmy wcześniej, tymi instytucjonalnymi czynnikami, sprawiło, że to właśnie tam doszło do takiego wybuchu przedsiębiorczości, a później ta właśnie te liberalne idee i ta godność przydawana tym, że wszystkim burżują przedsiębiorcom, stała się czymś powszechnym w całym świecie zachodnim, a obecnie już także w całym globalizującym się świecie. I to jest źródło takie tego, że ten rozwój gospodarczy może przybrać tak masową skalę, o której wcześniej nawet sobie nie myśleliśmy. I jeśli te właśnie wątki Państwa zainteresowały, to oczywiście odsyłam do samej burżuazyjnej godności Deirdre McCloskey, a jeśli chcielibyście poczytać więcej o tym, jak to się dzieje z tą całą strukturą produkcji, o której tutaj tylko sobie wstępnie opowiedzieliśmy, to ponownie odsyłam do Pieniądza, kredytu bankowego i cyklu koniunkturalnego, tym razem podrozdział drugi rozdziału piątego, a w ekonomii wolnego rynku rozdział ósmy, a nie od 5 do 7. Ponadto ta cała idea, że to jakby oszczędności, a nie konsumpcja są jakby motorem napędzającym rozwój gospodarczy, jest oczywiście sprzeczna z tym, co czyta się w typowych podręcznikach do makroekonomii. Jeśli spojrzymy do podręcznika do makroekonomii, to raczej tam przeczytamy coś o tak zwanym paradoksie oszczędzania czy paradoksie zapobiegliwości, wedle którego jeśli ludzie zaczynają więcej oszczędzać, to spadają zagregowane wydatki w gospodarce i gospodarka wpada w depresję. I te właśnie takie teorie podkonsumpcji nie są nowe, były popularne od dekad i ciekawym rozprawieniem się z tymi ideami jest artykuł Paradoks oszczędzania Friedricha Augusta von Hayeka, który znajdziecie w zbiorze esejów Hayeka Pieniądz i kryzysy, który Instytut wydał. Tym razem mamy jeszcze trochę czasu na pytania, więc chętnie na nie odpowiem. Nie, bo bardzo chciałem powiedzieć na początku, że to jest bardzo dogłębna i bardzo dobra analiza egzogenicznych modelów wzrostu i jestem pod wrażeniem. Niemniej byłbym ciekawy, no bo te egzogeniczne modele wzrostu, o których Pan opowiadał, wymagają wysokich stóp procentowych. I co by Pan powiedział, jaki byłby Pana komentarz odnośnie wpływu tych wysokich stóp procentowych na ewentualną pułapkę deflacji i tak dalej? To znaczy, historycznie te stopy procentowe, dopóki jakby nie były nawet manipulowane przez banki centralne, to one właśnie raczej systematycznie malały przez XIX wiek i jednocześnie ten rozwój był lekko deflacyjny i
nie widać było dalej granic tego rozwoju. Mówi się czasami, że ten Jeffrey Herbener, o którym wspominałem w poprzednim wykładzie, uważa, że Bitcoin nie będzie dobrym pieniądzem, ponieważ deflacja wyrażona w Bitcoinie byłaby tak silna, jako że jest to waluta o ściśle skończonej podaży, że byłaby tak duża, że niemożliwe byłyby dodatnie stopy procentowe nominalne, tak? Że ta premia deflacyjna byłaby tak duża, że stopy procentowe musiałyby wyjść ujemne i przez to nie będzie to nigdy rynkowy, dobry pieniądz. Natomiast jakby w historii gospodarczej, kiedy nawet pieniądzem było złoto, oczywiście uzupełniane przez kreację środków fiducjarnych, przez system bankowy, przez cały XIX wiek, to ta deflacja istniała, ale jakby stopy procentowe były cały czas dodatnie, natomiast one były dość niskie i raczej umożliwiały dużo bardziej długofalowe inwestycje niż obecnie. To George Selgin lubi taki przykład podawać, że w XIX wieku korporacje emitowały nawet stuletnie obligacje korporacyjne, więc jakby to pokazuje, że ta przewidywalność przyszłej inflacji była dużo większa niż we współczesnym systemie pustego pieniądza. Dzisiaj tak długich obligacji korporacyjnych już nie zobaczymy. A jakby to, że to się skupia na oszczędnościach i rozwoju tej struktury kapitałowej, to nie wydaje mi się, że to koniecznie wymaga wysokich nominalnych stóp procentowych. W tym sensie, że jakby ta społeczna preferencja czasowa w obliczu tego, że jakby stajemy się coraz bogatsi, może być na tyle niska, tak, że jakby mamy na tyle dużo dostępnych już dóbr teraźniejszych, że ludzie w ramach takich właśnie napędzającego się rozwoju gospodarczego i tak będą coraz więcej oszczędzać, nawet jeśli te nominalne stopy procentowe będą niskie, a jeśli mamy do czynienia z jakimś takim bardziej rynkowym systemem pieniądza, w którym występuje taka produktywnościowa deflacja, to jakby te nominalne stopy procentowe, jeszcze uwzględniając tę premię deflacyjną, będą zupełnie niskie i tak raczej bywało w tym XIX wieku, na ile tę historię gospodarczą kojarzę. Ja chciałem jeszcze zapytać, bo tam w slajdzie, na którym było napisane o czynnikach rozwoju gospodarczego, był wymieniony efekt Ricarda i chciałem zapytać, jakby jak dokładnie on sprzyja temu rozwojowi gospodarczemu. Znaczy, to jest jeden z mechanizmów, które sprawiają, że przy wzroście oszczędności nie mamy do czynienia z depresją gospodarczą, tylko z przekierowaniem czynników produkcji w bardziej odległe etapy produkcji i w budowę bardziej kapitałochłonnej struktury produkcji. Ten efekt Ricarda mówi po prostu tyle, że jeśli realne płace rosną, to przedsiębiorcom bardziej opłaca się inwestować w dobra kapitałowe niż zatrudniać kolejnych pracowników. Także jakby, że są zmuszeni oszczędzać pracę, dlatego inwestują więcej w tworzenie nowych dóbr kapitałowych. Jest to jakby jedno z wyjaśnień tego, dlaczego właśnie przy spadku wydatków konsumpcyjnych, który jest poniekąd jednocześnie przy spadku cen dóbr konsumpcyjnych, mamy do czynienia ze wzrostem dotychczasowych płac realnych, dlaczego właśnie przedsiębiorcy przekierowują inwestycje na bardziej odległe etapy produkcji, w produkcję dóbr kapitałowych. To właśnie ten efekt Ricarda mówi, a tutaj jakby czynnikiem jest to, że zwiększyła się suma oszczędności, to jest możliwe dzięki spadku preferencji czasowej członków społeczeństwa. Jeszcze pociągnąłbym pytanie odnośnie efekt Ricardo. Czy przez efekt Ricardo rozumie pan również efekt Ricardo-Barrow? Bo jeśli dobrze pamiętam, to efekt Ricardo-Barrow dotyczył bardziej kwestii maksymalnego efektu wypychania w sytuacji ekspansji fiskalnej.
Trzymy z tego nie kojarzę, co najwyżej słowo ekwiwalencja, Ricardo, czy coś takiego, no to nie, nie. To są jakby dwie różne zupełnie rzeczy. Innych. No właśnie, ale tak, właśnie też to chyba pomyliłem, bo stąd to moje pytanie było. Tak, to jak się dobrze pamiętam, to także jeśli rząd zwiększa deficyt budżetowy, to i tak ludzie będą więcej oszczędzać, bo się spodziewają wyższych podatków w przyszłości, ale to jakby to o tyle to nie prowadzi do rozwoju, bo jakby to i tak jakby idzie na przykład na zakup obligacji skarbowych, więc nie buduje tej kapitałowej struktury produkcji, więc jakby to raczej jest zagadnienie z polityki fiskalnej i to jakby no, co coś innego niż to, o czym tutaj mówię. Nomenklatura jest podobna, stąd moje pytanie. Okej, to dziękuję Wam za uwagę.